Przeżywamy dziś uroczystość objawienia Pańskiego w tradycji chrześcijańskiej zwaną Świętem Trzech Króli. Święto Trzech Króli w Jerozolimie wiąże się z Bożym Narodzeniem. Dlatego kolędnicy z naszej szkoły wprowadzili nas w nastrój refleksji nad cudem, jaki dokonał się 2000 lat temu w Betlejem. W imieniu społeczności szkolnej serdecznie witamy Państwa na uroczystości poświęcenia i oddania do użytku sali gimnastycznej połączonej z kolędowym spotkaniem noworocznym. Oficjalnie otwarcia uroczystości dokona gospodarz naszej gminy, pan magister inżynier Józef Nowak. Bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu. Państwo, tradycyjnie już w naszej gminie w dniu 6 stycznia spotykamy się na tradycyjne spotkanie noworoczne. Tegoroczne spotkanie jest zorganizowane tu w Kamiennej. Połączone jest ono równocześnie z przekazaniem, poświęceniem i przekazaniem dla młodzieży sali gimnastycznej wybudowanej w ostatnim minionym roku. Pragnę w imieniu własnym, w imieniu pani dyrektor, w imieniu przewodniczącego rady serdecznie powitać przybyłych na tą dzisiejszą uroczystość gości. Dzisiejsze spotkanie noworoczne jest okazją do podsumowania dokonań 2010 roku zarówno w skali kraju, jak i w skali gminy. Poprzedni rok w historii naszego kraju zapisał się tragedią smoleńską, której zginął prezydent Rzeczypospolitej Polski Lech Kaczyński wraz z 95 osobami stanowiącymi trzon polskiej elity politycznej. Wielu z nich znaliśmy osobiście z tego względu, że albo współpracowaliśmy z nimi, albo oni czekali tu na terenie naszej gminy. Mam tu na myśli posła Wiesława Godę, mam na myśli panią Annę Walentynowicz, która kilka razy wcześniej odwiedziła nasz kościółek parafialny i grób naszego rodaka świętej pamięci lekarza medycyny dr. Jana Budziaka. Mam na myśli Andrzeja Dalicza-Skąpskiego, prezesa Federacji Rodzin Katyńskich w Polsce, który był obecny na uroczystości posadzenia dębu katyńskiego tu przy szkole w Kamiennej w 2009 roku. Nasz kraj dotknęły również klęski powodzi w maju i czerwcu. Był to również rok jubileuszy, 600-lecia zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem, 70-lecia Mordu Katyńskiego. Bardzo ważnym wydarzeniem ubiegłego roku były wybory prezydenckie, a także wybory samorządowe. W tym miejscu pragnę podziękować naszym mieszkańcom za najwyższą frekwencję w wyborach samorządowych w powiecie i za zaufaniem, jakim obdarzono mnie i radnych gminy. Jestem przekonany, że wyniki wyborów zobowiązują nas do dalszej wytężonej pracy dla rozwoju naszej małej ojczyzny. Szanowni Państwo, miniony 2010 rok był znamienny również w historii naszej gminy, gdyż nie ominęła nas ponownie klęska powodzi, która oprócz strat w infrastrukturze spowodowała uaktywnienie się na szeroką skalę osób z ziemi, które uszkodziły, a nawet pozbawiły domów kilka rodzin. Podjęte wspólnie z wojewodą małopolskim działania pozwalają na zabezpieczenie dachu nad głową najbardziej poszkodowanym rodzinom. W bieżącym miesiącu nastąpi przekazanie zakupionego domu przez gminę w Zawadzie Brzeskiej dla jednej z rodzin. Dwie następne otrzymają w tym roku pomoc finansową na odbudowę swoich domów w nowych miejscach. W minionym roku wspólnie ze strażakami ze Trzciany obchodziliśmy jubileusz 30-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej, a społeczność i nauczyciele Kierpikówki świętowali 135-lecie istnienia szkoły w tej miejscowości. Ponadto gościliśmy delegację strażaków z Sarawii w Niemczech, którzy w prezencie dla strażaków z Kierpikówki przywieźli samochód bojowy Magirus Deutsch. Proszę Państwa, na koniec ubiegłego roku liczba naszych mieszkańców znowu powiększyła się. Było nas 22 osoby i obecnie wynosi 5261, chociaż już pewnie więcej, bo dzisiaj ksiądz proboszcz powiedział, że nie modli się o szczęśliwe rozwiązanie, tylko o zdrowie dla matki i dziecka, które się narodziło. A więc już nas więcej. Ubiegły rok również był sprzyjający inwestycjom prowadzonym przez samorząd gminy. Najważniejszą z nich jest budowa wodociągu, na którą wydatkowano niecałe 3 miliony złotych. Poprawił się stan nawierzchni dróg gminnych i
mostów w ciągu tych dróg. Przeprowadzono remonty budynku w Leszynie i w Ścianie. Wykonano remont remizy OSP w Ścianie i zakupiono i zamontowano 7 wiatrów stankowych. Otwarto szkołę muzyczną i utworzono czwarty podział przedszkolny w przedszkolu w Ścianie. Szczęśliwy jestem, że udało się dokończyć inwestycję tu w Kamiennej, związaną z budową i oddaniem do użytku sali gimnastycznej. Początki tej inwestycji sięgają 1994 roku, kiedy to na uroczystości zorganizowanej przez obecnego przewodniczącego Komisji Oświaty w Radzie Gminy, a ówczesnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamiennej, pana Olka Surmę, ówczesny ksiądz proboszcz Adam Majorek poświęcił ten plac, na którym stoi teraz szkoła. I wydawało mi się, że to będzie bardzo odległa perspektywa, w której będzie można tu do tej szkoły wprowadzić dzieci. Myślę, że praca wspólna mieszkańców tej miejscowości, życzliwość ze strony Rady Gminy Ścianie w poprzednich kadencjach pozwoliła na zakończenie tej inwestycji i dzisiaj przystąpienie do jej oddania dla młodzieży. W 2003 roku był pierwszy etap tej inwestycji, który błogosławił obecny również i dzisiaj ksiądz infuat Mroczek. Chcę gorąco podziękować księdzu infuatowi, bo to wsparcie duchowe przekazane wówczas nam, modlitwa, ale i równocześnie wsparcie finansowe, które wszyscy zauważyli wtedy na tej uroczystości, zdopingowały nas do dalszych działań i w efekcie do zakończenia tej inwestycji. Dziękuję księdzu infuatowi. Wspominając o inwestycjach w ubiegłym roku, pragnę wyrazić słowa uznania i podziękowania panu staroście Jackowi Pająkowi za rozpoczęcie budowy kolejnego mostu w naszej gminie. Mam tu na myśli inwestycje w Czarnym Błocie w Kamiennej. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy również i tam będziemy mogli taką uroczystość związaną z poświęceniem i przekazaniem tego mostu do eksploatacji przeżywać. Dziękuję za wykonanie długo oczekiwanych prac na drodze z Leszyny do Ściany oraz na drodze łączącej ujazd ze Zbytniowym. Wszystkie dokonania inwestycyjne możliwe były dzięki dobrej współpracy z Radą Gminy, Starostą Bocheńskim, Marszałkiem Województwa, Ministerstwem Kultury, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Sportu, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i strażakami z Niemiec. Realizacja wielu zadań możliwa jest dzięki wsparciu funduszy unijnych. W ubiegłym roku udało się pozyskać środki unijne na realizację już rozpoczętych zadań w kwocie 4 milionów złotych na budowę wodociągu, 490 tysięcy na budowę tej sali gimnastycznej, w której się znajdujemy, oraz 8 milionów na budowę kanalizacji oczyszczalni ścieków dla trzech miejscowości. Inwestycja ta zostanie rozpoczęta w drugim kwartale bieżącego roku. Jak zawsze aktywni i przedsiębiorczy byli nasi mieszkańcy i przedsiębiorcy, co wyraża się rozwoju istniejących zakładów pracy i zwiększeniem liczby podmiotów gospodarczych, których przybyło 21. Również chcę powiedzieć, że bezrobocie na terenie naszej gminy jest jedno z najniższych na terenie powiatu bocheńskiego. To jest zasługa naszych aktywnych mieszkańców i przedsiębiorców. Za to im dziękuję. Korzystając z okazji dzisiejszego spotkania, pragnę podziękować wszystkim, którzy wspierali nas finansowo, służyli dobrą radą i przyczynili się do rozwoju naszej gminy. Dziękuję panu wojewodzie Stanisławowi Kraćkowi, marszałkowi Romanowi Ciepieli i Wojciechowi Kozakowi, jeszcze raz panu staroście bolińskiemu, panu Jackowi Pająkowi i wicestaroście panu Tomkowi Całce. Szczególne podziękowania kieruję do radnego powiatowego pana Wiesława Kuchy oraz radnych poprzedniej kadencji, obecnej dzisiaj pani Marysi Kusek, pana Stanisława Grabowskiego, pana Karola Kuska, pana Krzysztofa Bełęka i pani Franciszki Pawlickiej. Dziękuję komendantowi Państwowej Straży Pożarnej i panu Krzysztofowi Kokowce i komendantowi powiatowemu Policji, panu Markowi Rudnikowi. Dziękuję księżom proboszczom za ich posługę duszpasterską oraz uroczystości patriotyczno-religijne. Dziękuję panu przewodniczącemu Rady Gminy, całej Rady, Radzie Gminy i Sołtysom
za ogromne zaangażowanie Prosku i Sołec i całej naszej gminy. Słowa podziękowania kieruję do pracowników świetlic, bibliotek, a także do dyrektorów i nauczycieli wszystkich szkół na terenie gminy za ogromne zaangażowanie związane z wychowaniem i edukacją młodego pokolenia. Dziękuję przedsiębiorcom, pracownikom służby zdrowia, sportowcom i działaczom stowarzyszeń działającym w gminie, orkiestrze, studentej z Leszczyny, panu kierownikowi posterunku policji, pracownikom GOPS-u, Banku Spółdzielczego Przemysła oddziału w Trzcianie za tworzenie przyjaznego klimatu związanego z rozwojem naszej małej ojczyzny. Słowa uznania i podziękowania kieruję do strażaków ochotników, którzy w ostatnich latach nie mają wytchnienia, gdyż zagrożenia, jakie występują nie tylko w naszej gminie, często zmuszają ich do akcji. Dziękuję Wam za tą bezinteresowną pomoc i skuteczność w trudnych chwilach wielu naszych mieszkańców. Porzućmy zło, przestańmy złem się bawić i czystą łzą spróbujmy serce zbawić. Już nadszedł czas, już dzieci się zbudziło, a razem z nim maleńka przyszła miłość. Maleńka miłość zbawi świat, maleńką miłość chrońmy przed lękiem, dziś ziemia drży, niebo drży od tej miłości maleńkiej. Niech miłość bijąca od narodzonego na nowo dzieciątka Jezus oraz mądrość związana z posługą mędrców ze wschodu udzieli się nam wszystkim. Na rozpoczynający się rok życzę wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia wszelkich planów w życiu osobistym i zawodowym. Niech każdy z nas spotyka na swojej drodze ludzi szczerych, życzliwych, uczciwych i otwartych na jego. Szczęść Boże. Teraz nastąpi ceremonia oficjalnego otwarcia sali gimnastycznej w formie przecięcia symbolicznej wstęgi. Zapraszamy do przecięcia wstęgi pana starostę Mowieńskiego, magistra Jacka Majonka, pana wizytatora kuratorium oświaty, magistra Mirosława Kurajewskiego, pana wójta gminy Szciana, magistra inżyniera Józefa Nowaka, panią dyrektor naszej szkoły, magistra inżynier Annę Pępa, przewodniczącego samorządu uczniowskiego, Kamila Wiktora. Każdy ma swoje, tak. Serce, jak miałeś duszę, jako miałeś upodobanie. Boże, Ty chciałeś, by siły tkwiące w przyrodzie były uzależnione od ludzkiej pracy. Spraw łaskawy, abyśmy podejmując nasze działania ochotnie współpracowali w udoskonaleniu Twojego stworzenia przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Was Bóg błogosławi. Są Waszą pracę i wszystkie wasze.